Tyle śmiechu i zabawnych sytuacji nie było na treningu Korony już dawno. Atmosfera w zespole po remisie z Wisłą wraca na właściwe tory. Zaciętość koroniarzy podczas dzisiejszych zajęć była tak wielka, że już wkrótce zespół będzie potrzebował nowego kompletu znaczników Hummela. Środa rozpoczęła się dla Kielczan badaniami krwi, po których zespół pojawił się na arenie Kielc. Początek zajęć był niezwykle nietypowy, bowiem żółto-czerwoni pod wodzą trenera Mariusza Skuty rozgrzewali się na korytarzu kieleckiego stadionu. Po kilku minutach zawodnicy udali się do salki treningowej, gdzie szkoleniowiec przygotowania fizycznego przygotował dla nich serię ćwiczeń siłowych. Najciekawsze zaczęło się jednak na boisku. Sporo śmiechu przysporzyło zawodnikom ćwiczenie, w którym musieli strącać piłką ustawione na boisku pachołki. Decyzja panuje się liczy. Kulminacyjnym momentem okazały się pojedynki 1-1, w których dochodziło do walki wręcz. Najbardziej zawzięci okazali się Edi Andradina i Andrzej Niedzielan. Mimo tego, że wtorek leżąc na ziemi powstrzymywał co sił Brazylijczyka, to Edi nie dał za wygraną i skutecznie zakończył pojedynek. Żarty skończyły się w momencie rozpoczęcia małej gry. Żaden z zawodników nie odstawiał nogi, rywalizacja miała bardzo szybki i dynamiczny przebieg. Brylował w niej trenujący od wczoraj z zespołem Korony Grzegorz Szamotulski, który bardzo ekspresywnie dyrygował poczynaniami swojej drużyny. Ja znam Grześka już z wcześniejszych lat, wiem, że to jest bramkarz bardzo doświadczony, zresztą występy w Ekstraklasie w wielu zespołach zagranicznych. Po pierwsze jest to chłopak, który jest w treningu. Ten okres nie spędził jak gdyby nic nie robiąc, codziennie trenował ze Zniczem Pruszków. Brakuje mu tego ogrania meczowego, natomiast jest w dobrej dyspozycji i myślę, że to jest pozytywna postać. To jest chłopak, który, jak to mówią, ma bramkarskie jaja i na pewno trzeba się przyjrzeć. Jeżeli będzie taka możliwość albo potrzeba, to trzeba myśleć o takim transferze. Szamotulski ma nadzieję na pozytywne zakończenie negocjacji z Koroną i dołączenie do zespołu żółto-czerwonych. Byśmy spotkali się z panem prezesem dzisiaj, tylko że miał jakieś ważne sprawy w Warszawie, dlatego go nie ma, także jutro usiądziemy, będziemy rozmawiać. Na pewno się dokaże. Znam trochę kolegów, także jest mi łatwiej, że znam ich wcześniej, także ja nie mam jakąś tam problemu z jakąś tam aklimatyzacją w zespole. Jak pan ocenia to, co tutaj pan zastał w Koronie, jeśli chodzi o bazę treningową, o klub, o atmosferę w drużynie? Nie, no wszystko jest na znakomitym poziomie, także grałem w paru klubach na zachodzie, to nie ma tam takiej bazy jak tutaj. W czwartek żółto-czerwoni trenować będą o 10:30 na boisku przy ulicy Kusocińskiego, a dwie godziny później rozpocznie się tradycyjna konferencja przedmeczowa.